Tyczki. Podczas pracy przy miksowaniu ścieżek korzysta się zazwyczaj z urządzeń efektowych, zwykle w formie wtyczek programowych, tzw. pluginów. Oferta wtyczek, zarówno tych stanowiących integralną część programu Pro Tools, jak i tych, które możemy nabyć od różnych producentów, jest bardzo bogata. Są to m.in. korektory, kompresory... Urządzenia pogłosowe, procesory efektów oraz wirtualne instrumenty muzyczne. W programie Pro Tools zastosowano dwa formaty wtyczek. Pierwszy, AAX, Avid Audio Extension, działa w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy wprowadzać zmiany parametrów na bieżąco podczas odtwarzania sygnałów ze ścieżek. Zbyt duża liczba wtyczek tego typu może jednak nadmiernie obciążyć procesor komputera. Drugi format, Audiosuit, działa na zasadzie nałożenia efektu na wybrany klip, zmieniając jego zawartość. Wtyczki Audiosuit mogą trwale zmieniać zawartość pierwotnego klipu lub działać w trybie niedestrukcyjnym, tworząc nowy plik z przetworzonym sygnałem. Wtyczki AAX można włączać w tor sygnałowy na dwa sposoby. Prostszy z nich polega na włączeniu wtyczki w tor wybranej ścieżki audio lub MIDI. Wtyczka będzie wtedy przetwarzać sygnał tylko z tej ścieżki. Taki wariant realizujemy klikając w pole wejść Inserts wybranej ścieżki. Z rozwijanego menu wybieramy: dla ścieżki mono, plugin. Dla ścieżki stereo, multichannel channel plugin, jeśli chcemy korzystać z wtyczek stereofonicznych. Lub multi-mono plugin, gdy chcemy przetwarzać niezależnie kanał lewy i prawy. Następnie po wybraniu interesującej nas kategorii, np. Na reverb, czyli pogłos, dokonujemy wyboru wtyczki, np. D-verb. Automatycznie otworzy się jej okno, a w polu Inserts pojawi się jej nazwa. Jeśli uruchomimy odtwarzanie, usłyszymy, jak wtyczka przetwarza sygnał ze ścieżki. Drugi wariant włączania wtyczki AAX polega na tym, że na jej wejście podawane są sygnały z wielu ścieżek jednocześnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu procesor nie jest obciążony obsługą dużej liczby wtyczek wpiętych na każdy kanał. Wadę tej opcji stanowi natomiast to, że ustawienia wtyczki są wspólne dla wszystkich włączonych na jej wejście ścieżek. W tym wariancie będziemy używać ścieżek wejść pomocniczych AUX Input. Po utworzeniu takiej ścieżki, na jednym z jej wejść, inserts, należy uruchomić wtyczkę w omówiony wcześniej sposób. Kolejna czynność to konfiguracja przepływu sygnału. Tutaj mamy dwie możliwości. Pierwsza. Sygnały ze ścieżek audio wysyłamy poprzez ich główne wyjścia na wejście ścieżki AUX Input, a dopiero z niej na odsłuch. Druga możliwość polega na równoległym wysyłaniu sygnału z wyjść SENS wybranych ścieżek na wejście ścieżki AUX Input, a następnie na odsłuch oraz z wyjść głównych ścieżek bezpośrednio na odsłuch. Aby zastosować pierwszy sposób, kliknijmy na wyjście output jednej ze ścieżek i z menu wybierzmy BAS, a następnie jedną z wirtualnych szyn programu, np. BAS 12. Tę samą operację wykonajmy także dla innych ścieżek, z których sygnał chcemy wysłać na efekt. Teraz kliknijmy wejście kanału AUX Input i tam również podłączmy szynę BAS-1.2. Dzięki takiemu rozwiązaniu sygnał ze ścieżek audio będzie przechodził bezpośrednio przez efekt uruchomiony na ścieżce pomocniczej, a dopiero później z jej wyjścia będzie kierowany do odsłuchu. Proporcje sygnałów wysyłanych na efekt ustalamy tłumikami na wyjściu każdej ścieżki. W przypadku używania pogłosu proporcje między sygnałem ze ścieżek i pogłosem ustalamy regulatorem MIX we wtyczce pogłosowej. Powróćmy teraz do poprzedniej konfiguracji. Aby zastosować drugi wariant, musimy kliknąć jedno z pól wyjść sense wybranej ścieżki i z menu wybrać bus, a następnie na przykład bus 1.2. Tę samą operację wykonajmy także dla innych ścieżek, z których sygnał chcemy wysłać na efekt. Na wyjściach Output tych ścieżek powinno być ustawione Output 1.2, czyli główne wyjście z programu. Poziom sygnału wysyłanego na efekt ustalamy tłumikami wyjść wysyłkowych. Domyślnie tłumiki te ustawione są na minimum. Aby poziom wysyłek był niezależny od ustawienia głównych tłumików ścieżek, musimy kliknąć przycisk PRE przy tłumikach wysyłek SENS, co oznacza przed tłumikiem. W tym wariancie trzeba pamiętać, by w przypadku stosowania np. wtyczki pogłosowej regulator MIX takiej wtyczki był ustawiony na 100%, aby ze ścieżki AUX INPUT wychodził wyłącznie sygnał pogłosowy. Proporcje pomiędzy pogłosem a sygnałem bezpośrednim ustalamy w tym przypadku tłumikiem ścieżki AUX INPUT oraz tłumikami głównych wyjść każdej ze ścieżek. Aby uruchomić drugi format wtyczek programu ProTools, czyli Audio Suite, należy zaznaczyć klip lub jego fragment i otworzyć menu Audio Suite, gdzie z odpowiedniej kategorii należy wybrać interesujące nas narzędzie. Zarówno wygląd okna, jak i funkcjonalność wtyczek w obu formatach jest podobna. Różnice pomiędzy nimi wynikają z faktu, iż wtyczki AAX mogą przetwarzać sygnał ze ścieżek w czasie rzeczywistym, a wtyczki Audiosuit nie. Dla porównania wyświetlmy teraz tę samą wtyczkę w obu formatach. Niech będzie to używana już poprzednio wtyczka d -Verb. Aby odsłuchać, jak wtyczka AAX zmienia materiał audio, Wystarczy ustawić jej parametry i uruchomić odtwarzanie. W przypadku wtyczek AudioSuit sekcja odsłuchu dostępna jest na dolnym pasku okna. Przed zaaplikowaniem efektu na stałe możemy kliknąć symbol głośnika i przesłuchać, jak wybrane ustawienie wtyczki zmieni brzmienie nagrania. Klikając przycisk Bypass, możemy czasowo zawiesić działanie wtyczki i odsłuchać sygnał oryginalny w celu porównania go z sygnałem przetworzonym przez wtyczkę. We wtyczkach AAX przycisk Bypass dostępny jest na górnym pasku po prawej stronie. Jak już mówiliśmy, w oknie każdej wtyczki możemy na bieżąco zmieniać jej parametry. Możemy także wybrać jedno z ustawień przygotowanych przez producenta. Aby z nich skorzystać, w sekcji Preset należy kliknąć przycisk Factory Default i z otwartego menu wybrać nazwę jednego z nich. Klikając przyciski plus i minus poniżej faktory default, możemy łatwo przełączać się na kolejne presety, porównując je między sobą. Jeśli dokonamy korekty jakiegoś ustawienia wtyczki, możemy je zapisać, klikając przycisk obok napisu Preset. W otwartym w ten sposób menu należy wybrać polecenie Save Settings As, a następnie wskazać miejsce zapisu i nazwę tego ustawienia. Zapisany przez nas preset pojawi się wówczas na liście dostępnych ustawień. Wtyczki AAX posiadają sekcję Auto, w której możemy włączać poszczególne parametry wtyczki do układu automatyki. Zostanie to omówione w innej części kursu. Przyciskiem Save można zabezpieczyć dane zapisane w układzie automatyki przed ich przypadkowym skasowaniem. Wtyczki AudioSuit nie posiadają tej sekcji, ponieważ nie działają w czasie rzeczywistym i nie możemy ich zautomatyzować. W przypadku wtyczek AudioSuit, po wprowadzeniu ustawień, zmian w klipie dokonujemy naciskając przycisk Render, znajdujący się na dolnym pasku z prawej strony okna. Aby zapisać zmiany wprowadzane przez wtyczki AAX, trzeba zgrać materiał na inną ścieżkę lub do osobnego pliku, używając polecenia Bounce To, dostępnego w menu file. Będzie to dokładnie omówione w jednej z ostatnich części kursu. W prawym górnym rogu wtyczek znajduje się czerwony kwadratowy przycisk. Nosi on nazwę Target. Jeżeli przycisk jest włączony, co sygnalizuje czerwony kolor, otwierając nową wtyczkę, program automatycznie zamknie wtyczkę wcześniej otwartą. Na jej miejscu zostanie wyświetlona nowo otwierana wtyczka. Wyłączenie tego przycisku, a więc kliknięcie na niego, umożliwi otwarcie kilku okien wtyczek jednocześnie. Aby to zadziałało, po wyłączeniu przycisku i wybraniu drugiej wtyczki należy przeciągnąć jej okno w inne miejsce. Dopiero wtedy będą widoczne obie wtyczki.